Witam serdecznie, moim gościem Daniel Skrzypiec, drużyna Bruk Ogrodnowak. Cześć, witam. Daniel, grasz pierwszy sezon w drużynie Bruk Ogrodnowak. Czy już ją zaklimatyzowałeś z tą ekipą, znasz się już z tymi chłopakami? Możesz śmiało powiedzieć, że zgranie już jest na fajnym poziomie? Tak, ja wcześniej już się znałem z chłopakami, no ale tak wyszło teraz, że do nich dołączyłem. Jest dobre zgranie. Sprawiliście dzisiaj duże kłopoty drużynie Prestige House, która dzisiaj chyba nie spodziewała się, że tak bardzo mocno będą musieli rywalizować o 3 punkty. Co prawda ich nie udaje się wam wygrać ani zremisować, ale naprawdę pokazaliście dzisiaj kawał charakteru i dobrej pracy na boisku. Na pewno tak, no kurczę, tak walczyliśmy ile mogliśmy, też na początku meczu dostaliśmy czerwoną kartkę, już pozostawię ją bez komentarza, jak ona wyglądała, no ale w 4, no ile mogliśmy, daliśmy z siebie, wiadomo, że wynik był jaki wynik, ale ile mogliśmy, to się broniliśmy, staraliśmy też się trochę odgryzać, no daliśmy z siebie ile mogliśmy, no. Jak ocenisz grę Prestiża? Nie, oni są na pewno dobre chłopaki, oni wysoko tam są w tabeli, grają piłką, klepią do pustej. Naprawdę chłopaki, widać, mają papiery na granie. Przed chwileczką patrzyłem na tabelę, także ona bardzo ciekawie wygląda, bo pierwsza drużyna z drugim, no już praktycznie pewne, MacBoot, Prestige będą rywalizować o mistrzostwo, ale zacięta rywalizacja będzie również o podium, czyli o 3. miejsce. Tam Bruk Ogrodnowa, Whisky Bar oraz drużyna Nuevo Galactico. Wszystkie 3 drużyny mają szansę na podium. To też fajna na koniec taka niespodzianka, że można porywalizować, prawda? Prawda. No, będziemy się starać też walczyć jeszcze, ile damy rady. No, zobaczymy, jak skład nam dopisze, bo też teraz są nieobecności, kartki, wszystko. Zobaczymy, jak nam się uda to posklejać. Dziękuję za wywiad. Dzięki.